to Niemcy zrozumieli, że to jest bardzo groźna broń. W czasie II wojny światowej Niemcy stworzyli w Babich Dołach doświadczalny ośrodek broni torpedowej. Obszar ten nazywany był potocznie torpedownią, a przez Niemców ziemią czarownic. Jak funkcjonowało i do czego tak naprawdę służyło to miejsce? Kompleks obejmował kilka obiektów. To była torpedownia, ale na brzegu była cała masa różnych obiektów. To było około 30 bunkrów, gdzie składano, montowano torpedy, czy te torpedy, które były wykorzystywane właśnie do badań. 2,5 tysiąca ludzi pracowało w całym tym kompleksie. Bardzo szybko, bo w latach 1941 do 1943 w zasadzie już wszystko było gotowe. Pierwotnie tam były testowane torpedy używane przez okręty podwodne, między innymi typu G7. Starano się albo wymienić napędy na znacznie mocniejsze o większym zasięgu. Testowano torpedy z napędem elektrycznym, które nie zostawiały kilwatera i były trudniej wykrywalne z wody czy z powietrza. Podczas tej budowy zatrudnieni w bardzo złych warunkach byli między innymi jeńcy francuscy, a następnie jeńcy radzieccy. W tym czasie wydawało się, że takim absolutnie bezpiecznym miejscem od nalotu ze wszystkich stron jest właśnie Zatoka Gdańska. Do tego Zatoka Gdańska przez swoją własną konfigurację jest to z trzech stron otoczona lądem, więc jest to morze w miarę spokojne i dzięki temu można było bezpiecznie prowadzić właśnie te badania nad torpedami. Najważniejszą pracą, jaką podjęto w 1942 roku, to były prace nad torpedami lotniczymi, bo do tego czasu Niemcy nie używali takich torped, tylko w większości korzystali z torped włoskich. Włosi mieli długie doświadczenia w tej dziedzinie jeszcze z okresu I wojny światowej. Zaczęto robić próby właśnie z samolotami. Początkowo te torpedy były niewielkich rozmiarów, były podczepiane pod takie z reguły dwusilnikowe samoloty. To Niemcy właśnie zrozumieli, że to jest bardzo groźna broń i można w ten sposób też załatwić flotę brytyjską. Dziennie wypuszczano tych torped do 200, zmieniając za każdym razem, w każdym następnym dniu kolejne parametry, żeby ta torpeda była jak najbardziej celna, bo słabością tych torped była właśnie małocelność. Początkowo to było jakieś 10% trafiało do celu. Z czasem ta celność się trochę poprawiła. Taka torpeda zrzucana była z określonej wysokości przez samolot, obserwowana z wieży obserwacyjnej. Jej przebieg rejestrowany był poprzez kamerę filmową, tak zwany kino Teodoli, dlatego że tam chodziło o bardzo precyzyjne określenie przebiegu tej torpedy. Zaczęły się walki w rejonie Gdańska i Gdyni, to po prostu ewakuowano. Co się dało, to się ewakuowano. Notabene większość tych urządzeń, które były zamontowane właśnie na tych torpedowniach, w tych bunkrach, gdzie były maszyny produkcyjne, różne urządzenia pomiarowe, to wszystko zostało wywiezione przez Rosjan. I prawdopodobnie nawet oni tego nie używali, ale po prostu zniknęło to z tych terenów i zostały tylko te same szkielety tych konstrukcji betonowych.